Po kolosalnym wysiłku, jaki naród polski włożył w odbudowę najpierw Starego Miasta, mówi się na całym świecie, że pierwszym budynkiem, który po wojnie został w Warszawie odrestaurowany, była Filharmonia Warszawska. To najlepiej świadczy o charakterze Polaków. Następnie po niesamowitym wysiłku całego narodu i Polaków z całego świata, jakim była odbudowa Zamku Warszawskiego, uczczenie setnej rocznicy powstania niepodległej Polski w roku 2018 poprzez odbudowę Pałacu Saskiego wydaje się oczywistością. Wydaje się oczywistością również z punktu widzenia estetycznego. Był to fenomenalny twór architekta, żeby zamknąć perspektywę przed ogrodem Saskim tak wspaniałą budowlą i w ten sposób skontrastować całą zabudowę znajdującą się dalej w kierunku wschodnim z ogrodem Saskim, który znajduje się po stronie zachodniej. To bardzo piękne i szlachetne, że w tym miejscu znajduje się grób nieznanego żołnierza, ale o wiele bardziej naturalne, organiczne i estetycznie o wiele ciekawsze będzie, jeżeli w tym miejscu stanie budowla, która znajdowała się tam w momencie, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość. Gorąco popieram inicjatywę Saski 2018. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby tak ważna rocznica obeszła się bez tak wspaniałego dzieła architektonicznego.